Witaj, rzymuszki z Instagram, w kolejnym odcinku z Hardzone. Nam tak z Orba Blues, jako szpony śmierci. W ostatnim odcinku przyłączyliśmy sobie, żebyśmy już szykowali się na wojnę z tymi, oraz też patrzymy. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda z tym, ponieważ oczywiście misja się powinna włączyć dopiero kiedy my odpalimy, ale się sama włącza i jako, że nie ma tutaj zbytnio już żadnych tych szponów śmierci, to już się raczej nie będzie. Jeżeli chodzi o to, to my wystawimy te dywizje i już damy ich. Obie te dywizje. To są te dywizje, które dostaliśmy, takie uzbrojone. Zobaczymy, czy one powinny mieć lepsze statystyki. Chociaż oczywiście wiadomo, że zawsze może być jednak nieco gorzej. My obecnie czekamy tylko na to. Ten cel narodowy i będziemy wysyłać. Mamy manpower, co oznacza, że w sumie możemy trochę sobie dywizji podedytować. Dodamy sobie, nie wiem, jedną tutaj, nieco, jeden batalion i powinien być już w znakomitej formie. Tutaj oczywiście, to może być ciekawe. Tutaj oczywiście mamy te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić. To by się przydało. Właśnie szukam tych gniazd, ale tak naprawdę chodzi, teraz robimy to, bo ponieważ możemy zrobić gniazdo oraz rozpoczynamy wojnę. Później zobaczymy, jak to będzie, jak dostaniemy samoloty, bo zawsze jest śmieszne. Zawsze jest coś takiego, że jest takie, jak się idzie tą własną nacją, taką mało co jest porobione. Już nie możemy dalej robić. Okej, to może się samo odpalać. Ale zobaczymy, jak to się. Chyba nie, to się samo odpaliło, bo mieliśmy, ale później nam zapewne zeszło. Okej, w takim razie sobie trochę manpowera dostaniemy. No a tutaj niestety jesteśmy w takiej nieciekawej sytuacji, kiedy musimy się przebić, a jak sami wiecie, przybicie się w tej grze będzie trochę kosztowało nas. No. Dobra, mamy to gniazdo. Ciekawe. Więc wracamy tutaj. I jak tutaj mamy? Musimy mieć Arbok, więc żeby tutaj coś, cokolwiek zrobić. To mi się podoba, ale to, co możemy zrobić, to tutaj już mamy kolejne. To możemy zacząć tutaj trochę sobie gospodarkę polepszać. Jak mówię, tutaj chodzi o to, że tych szponów śmierci też ich zbytnio nie mamy. Te ulepszone szpony śmierci, to też jest duże pytanie, jak to będzie. I widzę, że tutaj realnie nic nie możemy porobić, więc to, co w głównej mierze zrobimy, to będzie. Teraz sobie zrobimy o coś takiego. Wszyscy na ten rozkaz. Chodzi o to, żeby oni myśleli, że my się wycofaliśmy. Oni tutaj wejdą. I my wyjdziemy od tyłu. W sumie tak mogliśmy ustawić te. Okej. Bum. Bo chodzi o to, żeby oni tutaj nam weszli. Wtedy możemy sobie poradzić z nimi w ten sposób, że tutaj mają już mniej dywizji. My oczywiście mamy mniej do tych ataku, ale możemy to wykorzystać. Realnie rzecz biorąc, moglibyśmy jeszcze ich trochę bardziej do siebie wziąć i wtedy może by się udało, ale zawsze to powoduje taką sytuację, kiedy oni wreszcie będą musieli się ruszyć, a my nie musimy się ruszać zbytnio. Dobra, wysyłamy.
I teraz będziemy po prostu szybko tutaj szli do dołu. No tutaj nas próbują zaatakować, co nie jest miłe, ale to co my powinniśmy zrobić, jest tutaj wysłać. Więc tak, po pierwsze wszystkich odsyłamy z tego rozkazu. Was wysyłamy tu. Was wysyłamy na ten rozkaz. Was wysyłamy tu. Was wysyłamy na ten rozkaz. Was wysyłamy na ten rozkaz. I was. A, was nie wyślemy. A, was wyślemy tu. Okej, okay. I już tak pięknie mamy to wszystko ustawione, więc teraz musimy nieco poczekać. Jak zwykle trochę sobie zbierzemy na patriotyzmie. I jak już wszystko mamy, to niech tutaj szybko się pod rozkaz porobią. I możemy ich zaatakować. I w skrócie tak to wygląda. Czekajcie, co nie masz rzeki przypadkiem? I sniki rzeki? Tak, jest sniki rzeka. Kurde. Ale dalej sobie tutaj podbudujmy nieco. Pilofy w ręce. Pewnie by się przydał jeszcze rozkaz na ten. O, na to. Po prostu zbijamy już ten. No, organizację. Ci są najgorsi. Mi się to w ogóle nie zbija. Okej, coś możemy tutaj porobić. To jest fajne. Ten HP podoba mi się. Okej, bardzo chętnie sobie weźmiemy zwierzątka. I dalej sobie będziemy rozwijać. No i tą dwójkę możemy wysłać tu. O, wysłali tutaj z powrotem jakieś dywizje. Widzę. No nie powiem, no się raczej nam nie uda. W takim razie wszystkich wrócimy. O. Na tą linię. I spróbujemy po prostu ściągnąć ich. Okej. Jakiś dostaliśmy bonus. No, ciągnijmy tutaj dalej. A wy możecie użyć, nie wiem. O, i się zagubili. No, ale nie powinno być problemu. Okej. I realnie chodzi o to, żebyśmy sobie po prostu ich trochę na większym polu pobijali. Okej. Bo tamtymi przejściami to nic nie zrobimy.
Nie sądzę, żeby to był ten front, ale... Okej. Dobra, i pchamy. W pewnej mierze by się przydało po prostu ich okrążyć, ale nie wiem, czy się jakimś sposobem uda nam to zrobić. Co tutaj mamy? A to. Ile mamy kapsli? 104 tysiące. Nawet sporo. Dziura w froncie. Uwielbiamy dziury w froncie, ale uwielbiamy takie dziury w froncie, gdzie są słabe dywizje. Okej, co tutaj możemy zrobić? Wyślemy na to. Okej. Nie możemy ciebie wysłać, dlatego że nie chcesz się dostać wysłany. A teraz chodzi o to, że już jesteśmy w takim poziomie, gdzie możemy spróbować przychodzić. Bo ich wojsko jest prawie zajęte. Tutaj. Udało nam się. To właśnie chcieliśmy. Bo ta prowincja jest po prostu zbyt potrzebna nam, żeby ją zostawić. Dobra. Tutaj. Wyatakujcie tych. No i może się nam uda zdobyć jeszcze drugą prowincję ważną. Okej, w międzyczasie sprawdźmy, co tutaj jest. O, przez dłuższy czas nie sprawdzaliśmy. Okej, gniazdo, bardzo chętnie. Tak, bardzo chętnie. Mamy już 10% na tych decyzjach, to jest bardzo dużo. Okej, tutaj widzę, że oni przestali atakować. Co jest dziwne. Nie, wysłali tutaj dywizję. Dobra, nie będziemy się już tutaj zatrzymywać. Wykorzystamy to, że akurat nie atakują. A właśnie zaatakowali. Okej, i właśnie chciałem tych wysłać. Tutaj. Okej, udało nam się przebić. No, geniuszem się rodzisz. Okej, dalsze tutaj. Gospodarkę. Jak skończymy to, to dostaniemy tam dwie możliwości tam dalszego śladów badawczych. To jest zbyt dobre. O, jest. Jesteś sam. Dobra, tak, w dobrą stronę idziesz. Patrzcie w dobrą stronę. Wyjątkowo. Chodzi o to, żeby ci nie mieli jakichś takich po prostu ciągłych dostaw. Was wyślemy tu. Chociaż jedna dywizja mogłaby spróbować tak przejść. Mają tutaj port. Trochę słabo. Nie pomyślałem o tym, że mają port, co może być zbyt OP dla nich. Okej, okay, tak, idź dalej. O, i od dołu ich zaatakowali. Macie za swoje. Dobra, mamy tutaj Special Forces.
W sumie to chyba my jest, mamy Special Forces. Dobra, spróbujmy sobie tutaj pociągnąć do dołu. Ale tutaj przyłączmy się. Mieliśmy 4 z na 1, więc dziwne, że tutaj nie dostaliśmy. Ok, więc dalej ciągniemy tutaj sobie coś. Badania. Możemy sobie tutaj takie nieznaczące badania, które nie wiem dlaczego robią. Nie możemy sobie tutaj. Chyba możemy tylko jedno gniazdo w terenie ustawić. Optymalnie. Ok, więc zbudujcie te gniazda. No i uda nam się tutaj przejąć, więc jeszcze sobie tutaj wysilamy. Tak naprawdę oni już wchodzą do ich stolicy. Zabrali to, co w sumie tak naprawdę my robiliśmy przez ten cały czas. Trochę się denerwuję, że ktoś nam zabrał całe zwycięstwo. No, jak to wygląda z tymi? Mamy 70, ich nawet sporo. No, w stolicy się zabunkrowali. A my w sumie możemy wejść do tego punktu zwycięstwa. I przejęliśmy. Okej, w sumie mamy kory na całość. I w sumie my mieliśmy przejąć Arborg. Oni, jak tu mają claim? Mają claimy na wszystko. Dobra, jeżeli będą chcieli z nami walczyć, no to my zawalczymy. To jest nasz teren. My to wszystko przejęliśmy. Macie swoje. Macie jakieś drzewko, czy coś takiego, że... Wow, mają drzewko! Mają drzewko, więc mogą nas zaatakować. Tak. Tak, twój stary. Twój stary, kiedy przyjeżdża wujostwo. Okej, dostajemy kory. Jesteśmy dosyć rozszerzeni. Oraz zobaczymy, jak to będzie z tymi. Ja mówię. Nie wiem, jak tutaj będzie z tym, ponieważ oni są w miarę potężni. Ale jak to mówiłem, co nas nie zabije, to nas zabije. Co tutaj mamy? Mamy nadal to 14%. Powoli nam się odbija od dna. Niby pokazuje nam, że nasze dywizje są o wiele lepsze. O. I co tutaj jest? W sumie nie musieliśmy tego zrobić. Zrobimy to dlatego, że uznałem, że będzie dobrze, jeżeli to zrobimy. Okej, w takim razie... to jest do przodu. Zróbmy sobie to. No, to będzie nas denerwowało. Tutaj mamy tych. Możemy sobie dodać jeszcze trochę bonusów do infantry normalnych. Się nam wyłączy, dlaczego, że nie mamy już tych. Nie wiem, dlaczego wysyłamy szpony śmierci. Nie wiem, jaki to jest powód, żeby wysyłać szpony śmierci na badania. Tutaj mamy wszystko ok. Tutaj nawet nic nie możemy zrobić. Tutaj wydaje mi się, że jest w miarę ok. Jak to wygląda z naszymi zasobami? Mamy ich mnóstwo, więc to, co możemy zrobić, w sumie powiększyć, ale nie możemy. Tak, możemy tego gościa dostać. Oby to był gościu. Nie wiem, nie znam się. Czy tutaj jest coś ciekawego? Chyba nic oprócz zjadania wszystkich dookoła. Dobra, kończmy w to w takim razie. I pytanie jest, ile im to zajmie?
Bra. A mój Boże, 400 dni? My w 400 dni to wojnę możemy wypowiedzieć. Dobra, idziemy na... tutaj. Czy to wszystko... to jest chyba... tutaj nie możemy przejść, okej. Okay. Dobra, więc tak, wy dostaniecie rozkaz tutaj zaatakować, a... taka mała część dostanie rozkaz... my dosłownie możemy ich zaatakować i... i wrócić na granicę i wszystko będzie po staremu. Dobra, więc poćwiczę nieco sobie. Tak. Szponowy... Rada Szponów. Podoba mi się ten garnitur. Znaczy garnitur. Mundur. Co to jest? To jest... normalna czcionka? A, zapewne normalna czcionka, nie ma tych znaków. Tak, no niby i wiecie, no z jednej strony jest to pod rosyjski robione, ponieważ tam rosyjskie community akurat bardzo jest aktywne, więc nie powiem, akurat to jest zrozumiałe, ale że akurat tutaj nie zrobię, w sumie to jest podstawowa odcinka. A nie mamy żadnego medalu, nie możemy rozdawać medalów. O, boli. Nie możemy rozdawać medalu. I teraz jest pytanie, co to dokładnie nam da. Bo tak... to sobie włączymy. Bardzo chętnie bym dostał te uzbrojone, bo dosłownie jedna dywizja to... w ogóle te uzbrojone to w ogóle nie straciliśmy żadnego, więc nie wiem, co to, z czego to jest zrobione. Ale to właśnie ta jedna dywizja. Dobra. Wydawało mi się, że coś jest nie tak, ale wszystko jest okej. O, pochłonęli tych na wschód. No, tamci na wschodzie to taki... zrobione zostało dla balansu, bo zauważono, że są pewne problemy, jeżeli to Cezar robi. Więc musieli inne państwo dać. Myślę, że broń laserową będziemy im dawać. Na pewno się ucieszą. Tak, w takim razie my to już zrobiliśmy. I to, co możemy robić, to po prostu dogonić to wszystko. Może chyba kogoś pozjadamy. Tak, żeby było mało tego. No tak. A, bo to jest... oj, trochę dostaniemy minusów. Bo to są decyzje czasowe. Okej, okay. Wypowiadamy wojnę. Ja w sumie nie powinienem tego robić. I włączamy. Oczywiście tutaj. Co to daje nam? Nie, to nie jest. W ogóle nie byłem włączony, tylko mi się przywitało. Okej, okay. Tutaj wchodzą. No, w sumie mamy o wiele więcej. Też oni nie są jakieś mega... teraz patrzę na to, to nie jest jakieś mega wspaniałe państwo. Okej, okay. Wy... tutaj rozkaz. Dawaj. Okej, okay, wy. Połowa. Tutaj rozkaz. Dawajcie. No i teraz to jest po prostu przyjmowanie punktu zwycięstwa. Ten... jakby tutaj było połączenie, to byłoby straszne. O nie. To ten. Ja mam wyłączone news eventy, więc dlatego nie było go. Tak, family friendly. Szczerze możemy wyłączyć. Możemy wyłączyć. Możemy wyłączyć. Dobra. Czy tam było napisane socialist pist? Podoba mi się.
Tak, mamy dosłownie mądre szpony śmierci, które wiedzą, czym jest ideologia. Ej, naprawdę wy nie możecie wejść do jednego miasta? No, będziemy to robić po kolei, bo wiadomo, że to będzie problematyczne na później. Ledemko. O nie, to ci, że tak powiem, nie jestem wielkim fanem. O, tutaj są. Okej. A no więc powoli tam położymy. Nigdy to nie jest jakieś bardzo, bardzo przydatne dla państwa, które się atakuje, ale darmowy ten support equipment to jest bardzo fajne. No, trochę to kosztowało. Dobra, już prawie mamy, jesteśmy na samym końcu tego. Ile jeszcze tam czasu jest? Wow. Tak naprawdę się zastanawiam, czy to trochę to nie potrwa nam. Ale się udało nam. Wow, nice. Dostaliśmy. To jest. Ten. A, czy jak mamy włączone. A, jak sobie to włączymy, to wtedy nam się rozpoczyna oczywiście tam wysyłanie. Okej. Może się uda tobie przejść, bo nie mają chyba wystarczająco dywizji. O! A to nie przypadkiem my nie jesteśmy szponami śmierci? Był event o tym, że szpony śmierci nas zjadły. Co to za decyzja? To jest jedna z tych decyzji, co mamy zjeść? Tak. Dobra, tutaj jest naprawdę dużo dywizji, które możemy wysłać na ten front. Możemy tak już powysyłać i już powinniśmy załatwić w ten sposób. A! Właśnie tamtym na dole udało przejść. Okej, okay, więc. Zrobiłem wszystko? Okej. Okay. No i na tym będę kończył ten odcinek. Jak sami widzieliście, on był dosyć ciekawy. Teraz będziemy tutaj mieli pewną wojenkę. Zobaczymy, czy wszystko będzie ok. Możemy dostać tego gościa. I to chyba nie są nasze kory. A, to są nasze kory. Dobra, już od razu. Nice. Więc nie powiem, nasz kolektyw bardzo się rozwija. Nie wiem, co, na czym będzie koniec tego kolektywu, bo jak sami pamiętacie, tutaj trochę jeszcze mamy do zrobienia. Możemy mini nukes. Ciekawe, nie powiem. Więc zobaczymy sobie, co tutaj będzie, co tutaj dokładnie nam ma dać. Ja tutaj jak tak sprawdzam sobie to. O, to jest fajne usunięcie tego. Ja tak sobie jak sprawdzam, to tak naprawdę tutaj to chyba to jest tak naprawdę takie, co nam najbardziej będzie dawało coś. Ta korona to nie wiem. Tutaj to jeszcze Kanada jest, więc. Dobra, nie będziemy myśleć. W kolejnych odcinkach zobaczymy. Niezbyt z wami Trachol. No to cześć.